serdecznie w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, dziękując wszystkim za możliwość dzisiejszego spotkania w ramach konferencji zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Kto odpowie za chaos i niekompetencje w MON. Witam przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych demokratycznej opozycji. Witam naszych ekspertów, gości i jak zawsze poproszę o poprowadzenie, przywitanie i przedstawienie planu dzisiejszej konferencji panią poseł Joannę Kluzik-Rostkowską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wczoraj miała miejsce rzecz zupełnie wyjątkowa. Na wniosek pani marszałek Witek zebrały się dwie komisje, Komisja Obrony Narodowej i Komisja do Spraw Służb. Zebraliśmy się po to, żeby wysłuchać w trybie niejawnym informacji na temat tego, kiedy spadła rakieta, kto o niej wiedział, kto nie wiedział, jak przebiegał proces informowania poszczególnych osób, które powinny o tym wiedzieć i jak przebiegał proces decyzyjny. I stała się rzecz zupełnie niewiarygodna, dlatego że minister Błaszczak przyszedł na to posiedzenie i zamiast opowiedzieć tę historię, zamiast odpowiedzieć na pytania posłów, odczytał z kartki komunikat, że dowiedzieliśmy się, że my jako parlamentarzyści odpowiedzialni za kontrolowanie rządu jesteśmy nieodpowiedzialni, po prostu wziął i wyszedł. To jest absolutne połamanie wszelkich zasad parlamentaryzmu, to jest absolutna kompromitacja pana ministra. W związku z tym pozwoliliśmy sobie zorganizować tę konferencję dzisiaj. Jesteśmy w szerszym składzie niż zwykle, dlatego że jesteśmy tutaj nie tylko jako przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej pracujący w Komisji Obrony Narodowej, ale również szeroko pojęta opozycja, która zarówno w Komisji Obrony, jak i w Komisji do Spraw Służb pracuje. Także dziękujemy bardzo za tą obecność Państwa tutaj dzisiaj. Pozwoliliśmy sobie również zaprosić pana generała Jana Reichela. Dziękujemy panie generale za przybycie. Pan generał, pilot Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych z zakresu taktyki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Sielcach. W 2007 roku szef sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i komendant tej szkoły. Bardzo kompetentna osoba, do której będziemy dzisiaj zadawać pytania. Także dziękuję za obecność. Otwieram to posiedzenie i poproszę o głos pana ministra Siemoniaka. Szanowni Państwo, tylko kilka procent Polek i Polaków nie słyszało o tym, że w grudniu padła na środku Polski rosyjska rakieta. To jedna z najważniejszych spraw, o której ludzie ze sobą rozmawiają, ludzie się niepokoją, tracą poczucie bezpieczeństwa. I nie tracą tego poczucia bezpieczeństwa tylko z powodu tego, że rakieta spadła, ale tracą z powodu wszystkiego tego, co się działo później, że przez kilka miesięcy nikt o tym nie wiedział. Nawet premier rządu stwierdził, że dowiedział się o sprawie pod koniec kwietnia. Cóż ważniejszego dla rządu i premiera niż upadek rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą? Ludzie są zaniepokojeni tym, że minister obrony narodowej zamiast sprawy wyjaśnić i wziąć na siebie odpowiedzialność obciążył jednego z kluczowych dowódców w publicznym komunikacie, odmawiając mu kompetencji i wskazując na jego ewidentne błędy. Nic potem się nie wydarzyło. Chcąc, aby parlament, chcąc, aby opinia publiczna dowiedziała się, co się naprawdę stało, w tych ramach, w których można o tym informować, a przede wszystkim, jakie są wnioski na przyszłość, postulowaliśmy, aby na posiedzeniu Sejmu tydzień temu pojawiła się informacja rządu. Marszałek Sejmu zdecydowała, że wszystkiego dowiemy się na połączonym, niejawnym posiedzeniu Komisji Obrony i Komisji Służb Specjalnych. Historię
bulwersującą wczoraj opowiedziała pani poseł Jana Kuzik-Rostkowska, gdzie minister Błaszczak po prostu uciekł z tego posiedzenia, nie miał odwagi przedstawić prawdy członkom sejmowej komisji, nawet w trybie niejawnym. Przecież nie moglibyśmy niczego powiedzieć o tym, czego byśmy się tam dowiedzieli. Wszyscy posłowie tam obecni mają stosowne certyfikaty. Chcemy tym dzisiejszym spotkaniem pokazać, że tej sprawy nie odpuścimy, że przewidujemy następne kroki, następne działania. Nie dlatego, że minister Błaszczak zlekceważył Sejm i marszałek Witek. Nasze samopoczucie tutaj jest najmniej ważne. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków. Dziś takie działanie ministra obrony, kompletnie niepoważne, jest także działaniem nieodpowiedzialnym, pokazującym naszym sojusznikom, że sprawowanie kierownictwa w sprawach bezpieczeństwa w Polsce jest po prostu w złych rękach i po prostu w chaosie. Przewidujemy następne działania. Tę sprawę, chcę to wyraźnie powiedzieć opinii publicznej, będziemy wyjaśniać do samego końca. I może jeszcze minister Błaszczak 100 razy uciec przed różnymi posiedzeniami, przed odpowiedzialnością za tę sprawę nigdy nie ucieknie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dla tych, którzy nas oglądają i nieco mniej wiedzą na temat tego, co się wydarzyło wokół rakiety, przygotowaliśmy krótką prezentację, jak słusznie powiedział wczoraj pan poseł Marek Biernacki. Jesteśmy w bardzo przedziwnej sytuacji, która mówi, że im dalej od tego wydarzenia, tym mniej wiemy. Także bardzo proszę Cezarego Tomczyka o krótkie zaprezentowanie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, my tak naprawdę musimy przedstawić informację, którą powinien przedstawić minister obrony narodowej wczoraj. Dzisiaj cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy, to znaczy, że są posłowie wszystkich klubów parlamentarnych. To jest wyjątkowo ważne, bo ten głos, który tutaj za chwilę wybrzmi, jest też głosem w tej sprawie nas wszystkich, jest próbą zebrania faktów w jednym miejscu, tak abyśmy mogli z tej sprawy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Więc pierwsze pytanie, które oczywiście nasuwa się samo, kto odpowiada za chaos i niekompetencje w Ministerstwie Obrony Narodowej. To, co stało się w ciągu ostatnich dni, pokazuje dość jasno i dobitnie, że niekompetencja to drugie imię pana ministra Błaszczaka. No i ciężko dzisiaj powiedzieć, jak tak naprawdę wygląda odpowiedzialność, no bo jej zwyczajnie nie ma. Poproszę kolejny slajd. Cała historia, jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwrakietowej, rozpoczyna się oczywiście w samym polskim wojsku wiele lat temu, ale przypomnijmy, że to właśnie rząd PiS-u zdecydował o tym, że baterii rakiet Patriot będzie zwyczajnie mniej. W październiku ze strony sojuszników pojawia się informacja, że czy propozycja zbudowania europejskiej tarczy antyrakietowej. Deklarację podpisało 12 państw, między innymi Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Rumunia, Słowacja. Nie ma na tej liście Polski. Nie ma na tej liście Polski, to jest świadoma decyzja polskiego rządu, ministra obrony narodowej pana Błaszczaka, który informuje na Twitterze, tak, 14 października. Zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mamy pioruny, zestawy Pilica, Małą Narew i Patrioty. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Te słowa jeszcze wielokrotnie wrócą i dzisiaj, i w ciągu kolejnych dni. I myślę, że te słowa powinniśmy bardzo dokładnie zapamiętać. Poproszę kolejny slajd. 15 listopada 2022 roku dochodzi do tragedii w miejscowości Przewodów. Ukraińska antyrakieta spada na terytorium Polski. Dwie osoby giną. Jest to ogromna tragedia dwóch obywateli Polski, mimo że wojna nie toczy się bezpośrednio na naszym terytorium, w tej historycznej tragedii ginie. Mamy wspólne oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego. Zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zostaje wezwany ambasador rosyjski pan Andriejew. I przede wszystkim mamy oświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi tak, 16 listopada, nie mamy żadnych sygnałów, żeby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo powtórzenia się tego zdarzenia. To się nie powtórzy, mówi Andrzej Duda. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej.
Szanowni Państwo, 20 listopada 2023 roku nasi zachodni sojusznicy oferują Polsce ochronę nieba przez Eurofightery oraz baterie rakiet Patriot. Jarosław Kaczyński proponuje, żeby jednak nie umieszczać u nas baterii, żeby przekazać to naszym wschodnim sąsiadom. Ale znamienne są słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo one prawdopodobnie z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, są w ogóle kluczowe dla sprawy. I też nie zapominajmy o tym, że Jarosław Kaczyński jest szefem Mariusza Błaszczaka i jako szeregowy poseł de facto wykonuje uprawnienia szefa ministra obrony narodowej poza jakąkolwiek kompetencją i poza konstytucją. Jarosław Kaczyński 28 listopada mówi tak. Rakiety stojące tutaj, można by powiedzieć dla ozdoby, to jest wyjście, które ma być może pewne zalety estetyczne, natomiast militarnych ani politycznych nie ma. To jest 28 listopada 2023 roku. Ostatecznie dopiero w styczniu patrioty przyjeżdżają do Polski. Tak. 22. Oczywiście, 22, tu jest literówka. 25 stycznia patrioty przyjeżdżają do Polski. I teraz pokażmy następny slajd. Zanim przejdziemy do tego, co tak naprawdę było w okolicach Bydgoszczy i co się mogło wydarzyć, prześledźmy sobie pokrótce to kalendarium. 15 listopada mamy tragedię w Przewodowie. 20 listopada pojawia się propozycja naszych zachodnich sojuszników. 28 listopada wychodzi Kaczyński i mówi, że my rakiet nie potrzebujemy, bo one tu będą pełniły tylko funkcje estetyczne. 16 grudnia 2022 roku we wsi Zamość pod Bydgoszczą spada rosyjska rakieta. Gdzie ona jest? Tak naprawdę Wojsko Polskie nie jest w stanie powiedzieć. Wiemy, że 16 grudnia jest przeprowadzony zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Polskie Centrum Operacji Powietrznych, podległe dowódcy operacyjnemu, otrzymuje ze strony ukraińskiej informacje o zbliżającym się w stronę Polski obiekcie, który może być rakietą. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską, amerykańską. Podwyższono gotowość bojową. W powietrze poderwano dyżurne samoloty. Procedury zostały uruchomione. Poproszę o kolejny slajd. Zanim przejdziemy dalej, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rakieta nie została zestrzelona. Tutaj pojawiają się informacje ze strony szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. On mówi, że nie było kontaktu wzrokowego, że były bardzo złe warunki atmosferyczne. Mimo że właściwie sprawa była dość oczywista, mamy obiekt lecący ze wschodu, który zagraża naszemu bezpieczeństwu, nie podjęto decyzji w tej sprawie. Co więcej, minister mówi, że w związku z brakiem pewności takiej możliwości nie było. Poproszę o kolejny slajd. I teraz, jak Państwo widzą, z grudnia nagle przeskakujemy do kwietnia 2023 roku i to jest klucz w tej sprawie, dlatego że przez niemalże 5 miesięcy w tej sprawie nie zrobiono nic. Przez 5 miesięcy rakieta, która przeleciała kilkaset kilometrów przez nasze terytorium, która swobodnie minęła Warszawę, która wylądowała we wsi Zamość pod Bydgoszczą, w ciągu 5 miesięcy polskie państwo w tej sprawie nie zrobiło nic. Przypadkiem kobieta, która jechała konno leśnym duktem, znalazła rakietę. Dopiero 2 dni później przyjeżdżają funkcjonariusze z policji, wzywają żandarmerię wojskową. Dzień później, czyli dopiero 25 kwietnia, służby mundurowe zabezpieczają teren. Poproszę o kolejny slajd. Teraz wracając do kwestii Bydgoszczy i tego, co w Bydgoszczy się znajduje. Myślę, że dla wielu też polskich obywateli jest to interesująca wiadomość, bo nie wszyscy mają świadomość, jak ważne zakłady i jak ważne obiekty znajdują się właśnie w Bydgoszczy. Więc po pierwsze lotnisko w Bydgoszczy, 9 km od Zamościa. Rakieta spadła na osi przedłużenia pasa startowego. Po drugie wojskowe zakłady lotnicze. Tu serwisowane są myśliwce F-16. Po trzecie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. To wszystko znajduje się w Bydgoszczy, 9 km od miejsca, gdzie spadła rakieta. Zakłady Nitrochem, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, największy w NATO producent trotylu, 20 km od Zamościa. To jest
dzisiaj pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi. Nie mamy informacji w tej sprawie Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy rzeczywiście rakieta była skutkiem niefortunnego zdarzenia i miała na celu tylko zmylić obronę przeciwrakietową Ukrainy, czy jednak miała jakiś wyznaczony cel i była swoistym testem polskiej obrony przeciwrakietowej? Poproszę o kolejny slajd. Rząd się budzi dość późno, bo 27 kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że w okolicach miejscowości Zamość znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, ale sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. I teraz skupmy się przez chwilę na tym komunikacie, dlatego że już teraz z tej perspektywy wiemy, że wtedy, 27 kwietnia, nie znaleziono jeszcze głowicy tej rakiety. Więc jak Ministerstwo Obrony Narodowej 27 kwietnia może wydawać komunikat, że sprawa jest załatwiona i mieszkańcy są bezpieczni, skoro, że tak powiem, kluczowy element, czyli głowica, która może być zarówno głowicą jądrową, może przenosić broń chemiczną, jak i biologiczną, jak i ładunek konwencjonalny, do tego momentu nie zostaje znaleziona. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informuje, że Wydział Prokuratury Wojskowej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w tej sprawie i że zaangażowane są wszystkie służby. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, czyli do zwierzchnika Sił Zbrojnych. No bo w tej sprawie wiadomo tylko tyle, że prezydent dowiedział się o tej sprawie bardzo, bardzo późno, bo 26 kwietnia o godzinie 20:15 i dowiedział się o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poinformowany przez ministra Błaszczaka. Ale znamienny jest cytat, który chciałbym Państwu przytoczyć. Cytat szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pana ministra Marcina Przydacza, który powiedział tak. Oczywistym jest, że taka informacja powinna wpływać do najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego dużo, dużo wcześniej. I szczerze mówiąc, trudno się z tym cytatem nie zgodzić, bo jeżeli jest tak, że zwierzchnik Sił Zbrojnych o całej sprawie dowiaduje się 26 kwietnia, czyli 5 miesięcy po zdarzeniu, to znaczy, że nic w tej sprawie nie wydarzyło się tak, jak powinno. Poproszę kolejny slajd. Druga sprawa to oczywiście premier, który jest przynajmniej teoretycznie szefem Mariusza Błaszczaka, jest prezesem Rady Ministrów i szefem ministra Błaszczaka. Kiedy dowiedział się premier? Premier mówi, cytuję, dowiedziałem się o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym. To było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia. Można z tego wywnioskować, że komunikat równolegle dotarł zarówno do prezydenta, jak i do premiera i wniosek z tego jest podobny. Czyli szef polskiego rządu przez 5 miesięcy, a w związku z tym Rada Ministrów, nie podjęła żadnych środków zaradczych, żeby doprowadzić do sytuacji, w której polskie niebo będzie bezpieczne. Można było w tej sprawie zrobić wszystko. Można było zwrócić się do naszych sojuszników, można było dokonać pilnego zakupu w związku z pilną potrzebą operacyjną. W tej sprawie nie wydarzyło się nic, no bo przecież polski premier o sprawie dowiedział się pod koniec kwietnia. Poproszę o kolejny slajd. Kluczowe pytanie w tej sprawie i tak naprawdę odpowiedź, którą chcielibyśmy uzyskać od ministra obrony narodowej i przed którą tak skrupulatnie ucieka. To pytanie, co wiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Z informacji, które przekazał opinii publicznej na konferencji 11 maja bieżącego roku, minister właściwie powiedział tylko tyle, że winne jest wojsko, że winny jest generał Piotrowski, że winne są temu procedury i fakt zaniedbania przez generała Piotrowskiego komunikatu z 16 grudnia. Więc to jest jedyna informacja, którą przekazał. Ale nigdy minister Błaszczak nie przekazał informacji, kiedy on dowiedział się o tej sprawie. Kiedy minister obrony narodowej dowiedział się, że na Polskę spadła rosyjska rakieta i kto zdecydował o tym, żeby przerwać poszukiwania, kto zdecydował o tym, żeby w ciągu 5 miesięcy nie zrobić nic i kto zdecydował o tym, żeby najważniejsze osoby w państwie, czyli prezydent i premier, nie miały o tym zielonego pojęcia. To są dzisiaj kluczowe pytania, na które minister Błaszczak musi odpowiedzieć. Poproszę o kolejny slajd. Wydaje się, że minister obrony uważał, że w tej sprawie wszystko już zostało powiedziane i po jego oświadczeniu sprawa zostanie zamknięta, a winni według niego zostaną ukarani. Tak jak powiedziałem wcześniej,
oskarża wprost generała Piotrowskiego, generała z krwi i kości, generała, który, o którym można powiedzieć na pewno tyle, że jest człowiekiem honorowym i jest wojskowym z prawdziwego zdarzenia. Generał Piotrowski odpiera zarzuty w sposób adekwatny do zajmowanego stanowiska, w sposób bardzo kulturalny, stwierdza, że wiemy przecież, co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom. Myślę, że to oświadczenie jasno pokazało, że tutaj nikt nie zamierza odstawić nogi i że wszystko w tej sprawie jest jasne i że wszystko w tej sprawie jest jasne ze strony wojska. Mimo tego Błaszczak nie odpuszcza. 12 maja jest kolejny komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym podtrzymuje minister obrony narodowej informację, że cała wina de facto leży po stronie polskiej armii, po stronie generała Piotrowskiego. Mówiliśmy o tym wcześniej, mówił o tym przewodniczący Tusk. Ja bym chciał też te słowa jeszcze raz powtórzyć, że wszyscy pamiętamy akcję murem za polskim mundurem i dziwnym trafem gdzieś ta akcja skończyła w koszu. Wtedy, kiedy było to wygodne, wtedy, kiedy minister obrony narodowej zakładał wojskową kurtkę i stawał na tle żołnierzy, wtedy to hasło murem za polskim mundurem wydawało się dla niego arcyaktualne. Ale wtedy, kiedy przyszło wziąć odpowiedzialność za swoje działania, pierwsze, co zrobił, to rzeczywiście użył munduru, ale po prostu stanął za nim i zrobił wszystko, żeby zasłonić się polskim mundurem i to powinna być chyba nazwa czy nowe motto Ministerstwa Obrony Narodowej pod rządami PiS-u. W tej sprawie zabiera też głos prezydent Andrzej Duda, który bagatelizuje sprawę, mówiąc, że są problemy w procedurach, które były dawno przygotowane i one wymagają aktualizacji. Poproszę o kolejny slajd. Prezydent Duda na samym końcu staje po stronie wojska w takim sensie, że próbuje nie dopuścić do zmian kadrowych. To jest w ogóle sprawa też wyjątkowa, bo z jednej strony, jeżeli prezydent uważa, że w tej sprawie wojsko ma rację, to powinien zrobić wszystko, żeby Błaszczak stracił swoje stanowisko. No bo albo Błaszczak w tej sprawie kłamie, albo w tej sprawie są jakieś niejasności wojskowe i ktoś powinien w związku z tą sytuacją ponieść konsekwencje. Nic się takiego nie dzieje. Cytat, który chciałbym Państwu jeszcze przytoczyć, to cytat szefa Sztabu Generalnego generała Andrzejczaka, który powiedział wprost, że on swoich przełożonych o całym incydencie poinformował. I teraz to też jest informacja wyjątkowo istotna, bo przełożonym szefa Sztabu Generalnego jest minister obrony narodowej. Kiedy minister obrony narodowej w związku z tym dostał informację? Według szefa Sztabu Generalnego niezwłocznie po zdarzeniu. Możemy przypuszczać, że był to albo 16, albo 17 grudnia. Na pewno jest tak, że ta informacja do ministra obrony narodowej trafiła i na pewno jest tak, że minister tutaj, jak rasowy łgarz, dokonuje manipulacji, nie odpowiadając na pytanie ani przed Wysoką Izbą, ani przed połączoną Komisją Obrony Narodowej i Służb Specjalnych, ani też przed opinią publiczną. Poproszę o kolejny slajd. My jako posłowie z różnych klubów stawialiśmy w tej sprawie określone tezy. Chciałbym przytoczyć jedną z nich. Jako członkowie Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy wniosek do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności pana ministra Błaszczaka w związku z niedopełnieniem obowiązków. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że w związku z tym, że polskie państwo w żadnym jego wymiarze, czy po stronie zwierzchnika sił zbrojnych, czy po stronie premiera, czy po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w ciągu 5 miesięcy nie zrobiło nic i to jest absolutnie wystarczający powód do tego, żeby minister stracił swoje stanowisko i odpowiadał karnie w związku z niedopełnieniem obowiązków. W tej sprawie prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie tutaj też kontrolowane ze strony Najwyższej Izby Kontroli. I ostatnia kwestia, to jest też wypowiedź bardzo istotna, to jest wypowiedź wiceministra obrony pana Marcina Ociepy. I pan wiceminister obrony powiedział tak. Mogą takie rzeczy się zdarzyć jak w Przewodowie czy teraz pod Bydgoszczą. Nie mówimy tutaj o rakiecie, która była wycelowana w Polskę, uzbrojona i obrała sobie za cel terytorium Polski. Mówimy o rakiecie, która miała mylić systemy obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Według tego pana
według pana ministra ociepy, nic się nie stało. Rakieta nie zagrażała Polsce. Tak naprawdę myślę, że za chwilę może się pojawić komunikat, że to właściwie opozycja wystrzeliła tą rakietę albo że stało się coś równie nieprawdopodobnego. Ona była w ogóle w Polskę niewycelowana, nie było żadnego niebezpieczeństwa. Mimo że dopiero po 5 miesiącach kraj, który dzisiaj jest rządzony przez PiS, zdobył się na to, żeby znaleźć głowicę, która była na czele tej rakiety i w ciągu 5 miesięcy, tak jak powiedziałem, nie zrobiono w tej sprawie nic. My jako państwo polskie, jako posłowie Komisji Obrony Narodowej musimy zrobić wszystko, żeby to nic zamieniło się w aktywne działanie i żeby każdy Polak i każda Polka, żeby każdy polski obywatel wiedział, że polskie niebo jest bezpieczne, a nie dziurawe jak ser szwajcarski i to jest nasze wspólne zobowiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak widzicie państwo, naprawdę jest o czym rozmawiać i pojawia się pytanie, jakie tajemnice minister Błaszczak chce przed nami ukryć, że ucieka z posiedzenia komisji, na której miał na te wszystkie przez nas zadawane pytania, czy też niepokoje odpowiedzieć. Przechodzimy do pytań. Pan poseł Sienkiewicz. Tak, dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim oczekuję i bardzo bym prosił pana generała Jana Rechela o przedstawienie procedur obowiązujących w zakresie ochrony polskiego nieba, tak żebyśmy mieli po prostu jasność, jakie procedury są, co one oznaczają i jak mogły zadziałać w trakcie tego incydentu. Myślę, że tutaj głos wybitnego eksperta jest niezbędny dla uzupełnienia całości sytuacji. Proszę tylko, chciałem jeszcze tylko dodać od siebie jedną rzecz, że wobec konfliktu między cywilnym ministrem obrony narodowej a najwyższymi żołnierzami i dowódcami armii, wobec konfliktu kompetencyjnego między najważniejszymi fragmentami państwa, ministrem obrony narodowej, premierem, prezydentem, dochodzi do sytuacji kompletnego chaosu uderzającego zarówno w fundamenty reguł politycznych w państwie, jak i stawiającego pod znakiem zapytania zdolność obecnego ministra do cywilnego nadzoru nad armią. Wobec tych fundamentalnych kwestii zbiera się Komisja Obrony Narodowej w trybie tajnym, która została zwyzywana przez pana ministra de facto obrony narodowej. I państwa mają różne kryzysy i przechodzą różne kryzysy, ale wolne media, nadzór Sejmu i kontrola funkcji, kontrola parlamentarna są gwarancjami rozwiązywania takich kryzysów. Wczorajszy dzień na Komisji Obrony Narodowej świadczy o tym, że my wciąż jesteśmy w środku tego kryzysu, a nie na końcu. Nie zawiodła wolna prasa i wolne media. Zawiódł fundament demokracji, jakim jest kontrolna funkcja parlamentu nad ministrami rządu. Została złamana podstawowa zasada demokracji. To oznacza, że Polska jest o wiele bardziej wystawiona na potencjalne kryzysy niż do tej pory. I dzieje się to w obliczu wojny za naszymi granicami. A teraz bardzo proszę pana generała o wystąpienie, które pozwoli nam zrozumieć logikę i system procedur obowiązujących w takich sytuacjach. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Szanowne panie, panowie posłowie, żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, musiałbym tutaj dwugodzinny wykład przeprowadzić. Postaram się to zrobić w takim telegraficznym skrócie i używać no, tego języka takiego może bardziej zrozumiałego. Ale od czego trzeba zacząć? Polska przestrzeń powietrzna jest częścią zintegrowanej przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tym samym kontrolę nad polską przestrzenią powietrzną na co dzień sprawuje właśnie ten zintegrowany system obrony powietrznej.
On jest w Europie podzielony na takie trzy komponenty. Jeden w Niemczech, drugi w Hiszpanii, trzeci we Włoszech i my podlegamy akurat pod ten tak zwany COOC, Combined Air Operation Center, które umiejscowione jest w miejscowości Udem. To są wiadomości jawne na terytorium Niemiec. Natomiast my posiadamy również Narodowy System Obrony Powietrznej i takim mózgiem tego systemu, stanowiskiem dowodzenia jest Centrum Operacji Powietrznej, Dowództwo Komponentu Wojskowego, taka to jest nazwa, która znajduje się tutaj w Warszawie na Ursynowie. I w skład tego naszego systemu obrony powietrznej wchodzą tak zwane ośrodki dowodzenia i naprowadzania. Takich ośrodków mamy 4 w sumie. One się znowu składają z punktów naprowadzania, wysuniętych punktów naprowadzenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o systemie dowodzenia i systemie rozpoznania. Nasz system obrony powietrznej narodowy może funkcjonować niezależnie od systemu obrony powietrznej NATO, pod warunkiem, że oczywiście zgłosimy tą sytuację do tej instytucji nadrzędnej i wydzielimy określone siły do tego systemu obrony powietrznej narodowego, bo na co dzień w okresie pokoju my wydzielamy tylko i wyłącznie siły, które są w systemie tym natowskim, ale możemy wzmocnić ten system. Tak się wielokrotnie działo, między innymi przy okazji euro, które odbywało się w Polsce, przy wizycie papieża, przy szczycie NATO i tak dalej, i tak dalej. I pewnie tak się dzieje również teraz w sytuacji zagrożenia wojną za naszą wschodnią granicą i to są dyżury okresowe bądź stałe. I teraz te siły dyżurne, które podlegają pod nasz Narodowy System Obrony Powietrznej, my jako Polska możemy użyć integralnie, nie pytając się nikogo o zgodę. Natomiast jeżeli chcemy użyć sił, które są wydzielone do NATO, to ten KOK w UDEM musi nam wyrazić zgodę lub nawet odwrotnie dać rozkaz do użycia tych sił. I teraz co to są za siły? To jest kluczowe pytanie, bo ten system funkcjonuje, tak jak powiedziałem, w okresie pokoju i wojny. Oczywiście te środki w okresie wojny są inne. Natomiast regulacje prawne co do użycia tych sił w okresie pokoju i w okresie wojny są zupełnie inne. W okresie pokoju do tego systemu dedykowane są tylko i wyłącznie wojska radiotechniczne, które odpowiadają za sprawowanie kontroli przestrzeni powietrznej i dyżurne siły powietrzne, a więc samoloty myśliwskie czy wielozadaniowe, które stoją w tak zwanej gotowości bojowej w określonych dyżurach bojowych i mają określony czas w zależności od typu samolotu, to jest od 10 do 15 minut do tego, żeby na komendę wystartować i ewentualnie przechwycić naruszyciela powietrznego. I teraz mamy sytuację taką, kiedy nie jesteśmy w stanie wojny, bo w stanie wojny oczywiście to wszystko działa inaczej. O tym chyba nie będę opowiadał, bo nawet pewnie nie mam najnowszych informacji, jak to zostało formalnie rozwiązane. Zresztą to są informacje niejawne, ale wtedy generalnie można powiedzieć, że w systemie obrony powietrznej działają również wojska rakietowe obrony powietrznej, jak i lotnictwo lub ewentualnie, jeżeli mamy jakieś inne siły, to też. Natomiast w czasie pokoju, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie jako ten środek bojowy możemy użyć samolotów myśliwskich. I co się dzieje? Zgodnie z zapisami ustawy Prawo lotnicze z 2002 roku z późniejszymi zmianami, bo był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakłada szereg obowiązków na takiego dowódcę, a tym samym i pilota samolotu myśliwskiego, który musi wykonać w celu tak ostatecznym ewentualnego zniszczenia takiego środka napadu powietrznego. Zgodnie z tymi zapisami pilot taki zobowiązany jest do wzrokowego wykrycia celu i go zidentyfikowania. Określenia, czy to jest rakieta, czy to jest samolot, jeżeli to jest samolot, czy to jest samolot bojowy. Jeżeli to jest, nie jest samolot bojowy, to czy tam są pasażerowie. Jeżeli są pasażerowie, to oczywiście nie możemy takiego samolotu, znaczy teoretycznie możemy, ale pod wielkimi obwarowaniami zestrzelić. Więc de facto do czego zmierzam? Że tylko i wyłącznie
w czasie pokoju w systemie obrony powietrznej jako aktywny środek walki działa lotnictwo myśliwskie, które musi zidentyfikować wzrokowo, jest wyraźnie napisane wzrokowo ten cel i wtedy ewentualnie może użyć uzbrojenia. Tam oczywiście są całe procedury, to nie będę o tym opowiadał. No chyba, że jest taka sytuacja, że rzeczywiście jest to zidentyfikowany samolot bojowy, którego wykonuje jakiś manewr zaczepny, to oczywiście wtedy można odpowiedzieć ogniem, rakietami i tak dalej, i tak dalej. I teraz w nawiązaniu do tej sytuacji, która miała miejsce, to możemy mieć doskonały system obrony powietrznej, jeżeli chodzi o wojska rakietowe obrony powietrznej, ale zgodnie z prawem nie możemy ich użyć. One nawet nie stoją w dyżurach. Takich ogniowych typowo, no bo oczywiście one mogą mieć podwyższoną gotowość bojową i być gotowe do działania, ale zgodnie z prawem nie możemy ich użyć. Wojna za wschodnią granicą wybuchła w lutym. W listopadzie spada pierwsza rakieta, w grudniu prawdopodobnie druga rakieta, a obecnie w Sejmie państwo procedujecie ustawę, która ma zmienić kilka kolejnych ustaw, między innymi prawo lotnicze i między innymi ustawę o ochronie granicy państwowej, w której to, jeżeli ta ustawa wejdzie, to będzie możliwość użycia wojsk obrony powietrznej, tych wojsk rakietowych, dopiero wtedy, gdy ta ustawa wejdzie w życie. Prace nad tą ustawą, znaczy ustawą, nie wiem, nad jak gdyby tymi zasadami, moim zdaniem dopiero rozpoczęto listopad, grudzień zeszłego roku, być może się mylę, a więc po tych zdarzeniach, które miały miejsce, które uświadomiły, że tak naprawdę nie ma podstaw prawnych do tego, żeby wojsk obrony powietrznej, tych wojsk rakietowych użyć do zniszczenia takiego obiektu. W związku z tym, jeżeli pan poseł pyta o procedury, to procedury lotnicze na okres pokoju są bardzo skomplikowane i mało prawdopodobne. Zresztą przykład, jeżeli mamy dokładne informacje, że piloci ze względu na warunki atmosferyczne nie przechwycili tej rakiety, nie zidentyfikowali jej, przepraszam, to nie mieli podstaw prawnych nawet do jej zestrzelenia, więc ta rakieta, jeżeli by nie spadła, to mogłaby lecieć znacznie dalej, jeżeli by miała takie możliwości. Natomiast teraz, jeżeli, tak jak powiedziałem, ta ustawa wejdzie, to będzie można użyć wojsk rakietowych, ale do zniszczenia tylko i wyłącznie rakiet przeciwnika. Nic się tam nie mówi o samolotach. I nie mam pełnej wiedzy na ten temat, w ilu procentach możemy mieć pewność za pomocą środków radiolokacyjnych określić, czy obiekt, który się do nas zbliża, jest rakietą manewrującą, czy jest to samolot. Prawdopodobnie ten ślad, który radioelektroniczny, który zostawia, jest różny, tak? Ale to zależy od bardzo wielu czynników, więc moim zdaniem w stuprocentowej pewności nigdy nie będziemy mieli, czy to jest samolot, czy to jest rakieta, jeżeli nie będzie identyfikacji tej elektronicznej, ale to w czasie takich działań takiej identyfikacji nie ma. Więc moim zdaniem ten zapis też będzie mało precyzyjny, bo będzie pozostawiał wiele wątpliwości temu dowódcy wojskowemu, który będzie musiał podjąć decyzję, bo jeżeli zestrzeli samolot z pasażerami, no to oczywiście będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Więc prawdopodobnie jest to dobry kierunek działania, jeżeli chodzi o tą ustawę. Bardzo późno moim zdaniem się siły zbrojne obudziły, żeby to procedować, bo to powinno być procedowane na drugi dzień po wybuchu konfliktu na Ukrainie. No ale kierunek jest dobry. Wydaje mi się, że jednak te procedury powinny zostać troszeczkę bardziej dopracowane. Dziękujemy. Kto następny do pytania? Andrzej Rozenek. Panie generale, chciałem tylko dopytać, czy na pokładzie samolotu, takie jak F-16, znajdują się instrumenty pokładowe, które są w stanie wykryć bez kontaktu wzrokowego, z czym mamy do czynienia? Czy jest to pocisk, czy rakietowy, czy jest to samolot? Czy piloci dysponują taką techniką, czy też muszą koniecznie nawiązać kontakt wzrokowy, żeby stwierdzić, że jest to rakieta?
zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą nawiązać kontakt wzrokowy, natomiast w 100% panu nie odpowiem. To jest tak samo jak jeżeli chodzi o wojska radiotechniczne naziemne. Jest odpowiednia charakterystyka zaprogramowana w systemach rozpoznawczych tych samolotów czy stacji naziemnych, która pozwala zidentyfikować po tej charakterystyce, z jakim obiektem mamy do czynienia. Natomiast moim zdaniem nie ma 100% pewności. Znaczy mówimy tutaj o rakietach manewrujących, bo jeżeli rozpatrujemy rakiety balistyczne czy hipersoniczne, no to po samej prędkości możemy to zidentyfikować. A rakieta manewrująca wykonuje mniej więcej z taką samą prędkością lot jak samolot. To jest 700-900 km na godzinę. Dziękuję bardzo. Maciej Lasek. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Panie generale, takie pytanie o to, co dalej, czyli rakieta wleciała nad terytorium Polski, nie została przechwycona, upadła, jak powinna wyglądać akcja poszukiwawcza, jakie służby powinny być w to zaangażowane, kiedy powinno się podjąć decyzję o zaprzestaniu takich poszukiwań, czy w ogóle się powinno podjąć decyzję o zaprzestaniu takich poszukiwań, kiedy potwierdzone jest, że coś takiego leciało. No i z takich informacji, które są w tej chwili powszechnie dostępne, już nawet po zakończeniu działań służb na miejscu upadku tej rakiety przypadkowi turyści znajdowali części tej rakiety. Jedna z dziennikarek wygrzebała ponad cały karton części, płytek, obwodów drukowanych, fragmentów systemów sterowania, które zresztą przekazała żandarmerii wojskowej, ale to chyba nie tak powinno wyglądać. No zupełnie nie tak. Pan poseł doskonale wie, jak wygląda badanie wypadków lotniczych i procedura powinna być identyczna. Jeżeli do takiego zdarzenia doszło, to szukamy do skutku. Nie ma możliwości zaprzestania poszukiwań, no chyba że oczywiście no po iluś latach, tak, zwłaszcza że to jest środek bojowy, tak. My nie wiemy, co było na pokładzie tej rakiety w tym momencie i nie możemy tego zaprzestać. Procedury poszukiwawczo-ratownicze są opracowane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest brak wiedzy i kompetencji tych zespołów zadaniowych, które to wykonują. One składają się przede wszystkim z żołnierzy obrony terytorialnej. Ja tutaj nie mówię o lotniczym poszukiwaniu, tylko tym naziemnym. One w zasadzie nigdy nie były, odkąd powstała obrona terytorialna, angażowana do tego typu zdarzeń. Nie było w tym czasie katastrofy lotniczej na terytorium Polski takiej, żebyśmy musieli, mówię o wojskowej oczywiście, gdzie musielibyśmy poszukiwać statku powietrznego, zabezpieczać miejsce tej katastrofy, dokonywać oględzin, procedur. No, żandarmeria to powinna wiedzieć, ale widocznie to nie zadziałało, więc tak jak powiedziałem, szukamy do skutku, no identyfikujemy wszystkie możliwe obiekty, jakie są na ziemi i moim zdaniem w tego typu zdarzenie, bo nie wynika to według mojej wiedzy bezpośrednio z obowiązków Komisji Badania Wypadków Wojskowej Komisji, ale komisja powinna być zaangażowana, jak już została przynajmniej znalezione miejsce upadku tej rakiety. Czyli jakby pan, panie generale, ocenił taką informację, gdyby okazała się prawdziwa, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie była zaangażowana w badanie i powiadomiona o tym zdarzeniu? Znaczy ja tego na 100% nie wiem, ale wydaje mi się, że gdyby działała komisja na miejscu, to postępowanie z tymi szczątkami rakiety byłoby zupełnie inne. Dziękuję. Pan poseł Artur Łącki, później dalej. Panie generale, jako całkowity laik w sprawach wojskowych, mający pojęcie o tym, czytając periodyki wojskowe, jak to wygląda. Panie generale, czy ma pan jakieś swoje przemyślenia na temat, co się stało? Bo jesteśmy krajem frontowym od dobrego roku ponad. Wlatuje w naszą przestrzeń rakieta, która przelatuje 2/3 kraju. Leci kilkanaście minut lub kilkadziesiąt, nie wiem. Spada, nikt tego nie zauważa, nikt tego nie znajduje. No to jest jakieś kuriozum totalne. Czy pan może ma jakieś swoje przemyślenia, dlaczego tak się stało?
co się zadziało, że żadne służby, które do tego dedykowane, nic o tej sprawie nie wiedziały. No przecież gdyby ta rakieta miała naprawdę głowicę bojową jakąkolwiek, a przecież mogła przenosić każdą, no to byłaby jedna wielka tragedia. Czy ma pan jakieś przemyślenia, bo to jest naprawdę ważne dla mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo albo się będziemy czuli bezpiecznie, albo okaże się, że powinniśmy właściwie wszyscy kopać schrony w domu. Dziękuję. Pan poseł Szpański. Znaczy, ja tylko w tej kwestii, panie generale, czy według pana mówi pan, że to była rakieta manewrująca, tak? Czy mógłby powiedzieć pan przy tej prędkości, ile ona czasu przebywała na terytorium Polski, zanim spadła? Oj, przepraszam. To możemy połączyć te dwa pytania, więc zacznijmy od prędkości tej rakiety. Tak jak powiedziałem, to jest około 720 km na godzinę. Ona, jak sama nazwa wskazuje, może manewrować zarówno wysokością, jak i kierunkiem, jak i prędkością, więc to jest taka średnia prędkość. 720 km na godzinę to jest, o ile dobrze liczę, 12 km na minutę. 12 km na minutę, więc taka rakieta jest teoretycznie możliwa do wykrycia, przechwycenia i zestrzelenia, bo to jest okres no, stosunkowo długi. Znaczy ja tak mówię z punktu widzenia lotniczego, tak? Bo dla samochodu to oczywiście będzie troszkę inaczej, inna perspektywa. Więc 12 km na minutę, 10 minut, 120 km, 20 minut, 240 km. Tak jak powiedziałem, czas reakcji samolotów lotnictwa myśliwskiego z takiej tej stałej gotowości w dyżurze jest do 15 minut. Ale oczywiście, jeżeli ta rakieta została wykryta na terytorium, znaczy to jak takie informacje mamy, że to Ukraina przekazała nam te informacje, więc ona jeszcze była wykryta przed naszą granicą, więc tą gotowość tej tak zwanej pary dyżurnej można było podnieść i czas reakcji jej jest krótszy, więc teoretycznie jest to możliwe. Gdyby to była rakieta hipersoniczna, która leci z prędkością, no, nie ma oficjalnych danych, Rosjanie podają, że te Kinjały latają z prędkością 8-10 tysięcy kilometrów na godzinę. Niech latają 6 tysięcy kilometrów na godzinę, to już jest 60 kilometrów na minutę, tak? To już jest inna prędkość. Tu się mogą pomylić, dobrze, nieważne. No, lotnictwo myśliwskie w stosunku do rakiet balistycznych i do rakiet hipersonicznych, jeżeli nie jest w powietrzu, to nie ma prawa, nie ma technicznych możliwości, żeby zadziałać. To tylko i wyłącznie wojska rakietowe i to wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, które są dedykowane do niszczenia tego typu celów, to są baterie Patriot. Natomiast jak to się stało, że taka rakieta mogła dolecieć? No proszę pamiętać, że nie jesteśmy w stanie, nie mamy ogłoszonego stanu wojennego. Nasze siły i środki nie pracują na 100% mocy. Zresztą nawet w czasie wojny one nigdy nie pracują w 100%, bo wiąże się to z wykryciem i ewentualnym zniszczeniem. Te środki muszą manewrować i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, do jakiego stopnia gotowości podniesiono możliwość systemu wykrywania naszego w naszym kraju. To tak zwana ciągła strefa radiolokacyjna, tak? Czyli wysokość, na jakiej każdy obiekt będzie obserwowany w czasie pokoju, wynosi 3000 metrów. Tak? Czyli wszystko, co leci, znaczy wszystko może nie, ale obiekt, który leci poniżej 3000 metrów, ma prawo przelecieć niezauważony. I to jest zgodnie ze standardami w czasie pokoju. W czasie wojny oczywiście tą wysokość się obniża przez nasycenie tymi środkami radioelektronicznymi danego terytorium. I jeżeli bylibyśmy w stanie obniżyć ten poziom do 300 metrów, to byłoby bardzo dobrze. Mówię o ciągłej strefie, tak? Oczywiście też przeciwnik nie wie w 100%, którędy polecieć, żeby tą strefę ominąć. Sytuację zmienia system AWACS dyżurujący w powietrzu. Wtedy w zasadzie na zasięgu możliwości tego systemu, te 200-300 km, w zależności też na jakiej mocy pracuje, to mamy praktycznie pełną informację do samej ziemi, więc tu tylko nas ograniczają jakieś ewentualnie zacienienia przez przeszkody terenowe. Więc jeżeli AWACS jest w powietrzu,
ten system osłony radiolokacyjnej działa zdecydowanie inaczej niż tylko to, co jesteśmy jak gdyby zobligowani do posiadania na ziemi. Przypomnę też, że powstały już parę ładnych lat temu tak zwane systemy backbone. To są radary, które są ustawione w dwóch liniach. Jedna przy samej granicy, druga troszeczkę dalej. I te radary sięgają swoim zasięgiem na terytorium Białorusi, obwodu kaliningradzkiego czy Ukrainy. I one nam dają taką odpowiedź, wcześniejsze powiadomienie. Natomiast to są radary czasu pokoju. Tak? One zostaną zniszczone w pierwszej minucie wojny w razie czego. Także to jest tylko informacja taka uprzedzająca. I mniej więcej odpowiedź na pana posła pytanie jest takie, dlaczego ten system nie zadziałał, jest właśnie taka, że nie do końca mogliśmy mieć informację, jak ta rakieta, jaki jest tor lotu tej rakiety. I po prostu te samoloty myśliwskie, które wystartowały, nawet jeżeli zdążyły, to również mogły nie zaobserwować tej rakiety ze względu na jej wysokość, tak? I jakiś tam nie do końca określony rejon, w którym mają poszukiwać. Ale przypomnę, że działamy, póki co działamy według zasad, które obowiązują w czasie pokoju, więc ten system nie może działać na pełną skalę. Aczkolwiek moim zdaniem po takich wydarzeniach, jakie miały miejsce, no gotowość tego systemu, ja już pomijam te regulacje prawne, powinna zostać podniesiona i prawdopodobnie została, ale tego to jest informacja, której ja nie posiadam i pewnie to jest informacja niejawna. Jak można jedno. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jedno krótkie pytanie. Czy z pana generała wypowiedzi wynika, że żeby do takich zdarzeń nie dochodziło. Znaczy nie, żebyśmy mieli całkowity pogląd tego pola i żeby to nikt już nie, albo byśmy wiedzieli, co wszystko wlatuje w naszą przestrzeń, to powinniśmy dysponować systemem AWACS, tak? Znaczy my jako państwo natowskie dysponujemy systemem AWACS, bo system, który tutaj dyżuruje w Europie, to nie jest polski, niemiecki, francuski, tylko to jest system natowski, który wykorzystujemy wspólnie. Tam są też nasze załogi na tych samolotach. Także mamy ten system, tylko że też no, ciągłe dyżurowanie przynajmniej dwóch samolotów, jeżeli chodzi o flankę wschodnią w powietrzu, no, nie jest możliwe. W czasie pokoju przynajmniej. Dziękuję bardzo. Panie generale, ponieważ te pytania się uzupełniają, to ja poproszę teraz, żeby trzech naszych kolegów zadało pytanie i wtedy poprosimy o odpowiedź. Pan poseł Krutul, później pan poseł Szewiński i pan poseł Wajda. Dziękuję bardzo. Panie generale, według pana wiedzy i informacji przede wszystkim to, czego się dowiadujemy, to, że Ukraińcy poinformowali polską stronę, że w naszym kierunku leci rakieta. Czy było technicznie możliwe, zaznaczając, że jesteśmy krajem przyfrontowym, żeby nasze jednostki strąciły tą rakietę? To jest pierwsze pytanie. Czy były zdolne do tego? Drugie pytanie. Jeżeli w momencie, gdy straciliśmy tą rakietę z radaru i ona spadła pod Toruniem, czy można założyć po jej trajektorii lotu, jaki promień należy wszcząć poszukiwania, żeby ona w tym promieniu się znalazła? Czy to jest po prostu, czy są jakieś na to wyliczenia, przeliczenia? No i żandarmeria no, powinna wtedy w tym momencie zadziałać i dopóki ten obiekt nie zostałby odnaleziony, nie powinna z tego rezygnować. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo. Panie generale, jak wiemy, zmieniała się architektura bezpieczeństwa, mamy konflikt pełnoskalowy na wschodzie i moje pytanie dalej wpisuje się w te tematy, o których mówili moi przedmówcy, czy te procedury są i system wystarczający, czy nie należy tego zmienić. Mamy baterię Patriot pod Toruniem, czyli teoretycznie to by było w zasięgu tej baterii, ale chodzi mi też o kwestie dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce. Czy ona jest w odpowiedni sposób chroniona? Bo jak wiemy, na trajektorii lotu tej rakiety też jest gazoport w Świnoujściu i to jest takie miejsce, z którego zaopatruje się bardzo dużo
część Polski, jeżeli chodzi o gaz. Jak właśnie wygląda tutaj w ocenie pana generała zabezpieczenie infrastruktury krytycznej? Jeszcze pan poseł Bejda. Ja mam pytanie następujące. Jest to parę pytań. Pierwsze pytanie, panie generale, to na jakiej wysokości ta rakieta manewrująca poruszała się? Mówimy oczywiście o tej rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą. Drugie pytanie jest takie. Jacy politycy, mam na myśli oczywiście ministra obrony narodowej, premiera, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i czy powinni oni być powiadomieni o takim zdarzeniu? I następne pytanie, oczywiście według obowiązujących procedur i przez kogo powinni być powiadomieni? Następne pytanie, skoro tego typu rakiety, które przelatują nad terytorium ewentualnie Rzeczypospolitej Polskiej, powinny być, z tego co ja zrozumiałem, powinny być likwidowane poprzez myśliwce w nawiązaniu do kontaktu wzrokowego. Co by się stało, jakby tych rakiet nagle wleciało na teren Rzeczypospolitej Polskiej, nie wiem, 100. Nie mamy tylu myśliwców przecież, to jest po pierwsze. A po drugie, no, wydaje się, że w pewnym momencie powinna być włączona w to obrona przeciwrakietowa. No i teraz w związku z tym pytaniem, czy systemy rozpoznania obrony przeciwrakietowej są takie, że potrafią rozpoznać, że jest to rakieta i jakiego rodzaju jest to rakieta? Dziękuję bardzo. Dużo pytań, nie wiem, czy zapamiętałem wszystkie. Dobrze, to ja tak może rozpocznę od tyłu. Tak? Rakieta manewrująca może wykonywać lot w zasadzie profilowy. Ona posiada, znaczy co ona posiada tak naprawdę to nie wiemy, bo prawdopodobnie była to rakieta no, takiego powiedzmy poza resursem technicznym, bo takich rakiet Rosjanie używają jako tych tak zwanych wabików dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy, jeżeli to rzeczywiście taka rakieta tu przyleciała, więc trudno mi powiedzieć, co ona miała na pokładzie i na jakiej wysokości mogła wykonywać ten lot. W pełni sprawna rakieta może wykonywać lot profilowy, czyli dostosowuje za pomocą swojego radiowysokościomierza wysokość lotu do wysokości nad terenem, to może być 30-100 metrów, tak? Więc to jest naprawdę nisko. Czy systemy nasze wojsk rakietowych mają możliwość rozpoznania, czy to jest rakieta, czy nie. Systemy mogą być wspomagane przez środki inne, wojsk radiotechnicznych i ta informacja może przepłynąć, tak? Więc teoretycznie tak, tylko czy my te systemy mamy wojsk rakietowych. Tutaj na slajdzie było, że mamy, tak, ale mamy mieć po prostu, mamy mieć. Systemy, które aktualnie mamy, no jeszcze im daleko do tego slajdu, który był prezentowany. Gdyby przyleciało ich 100, to znaczy się, że jest wojna, tak? No więc wtedy automatycznie przeszlibyśmy na inne zasady, tak? I niszczylibyśmy wszystko, co wykryjemy i co zdołamy zniszczyć i na pewno by te procedury by już nie obowiązywały. No to wojna nie musi być wypowiedziana, tak? Ale to na podstawie rozkazu zwierzchnika sił zbrojnych i później wojskowych odpowiednich dowódców. No tak, takie decyzje na pewno były podjęte. Nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście no, nie byłoby to zaskoczeniem, znaczy nie powinno być to zaskoczeniem w tej sytuacji, która jest. Nie mam takiej wiedzy, ale myślę, że jesteśmy do tego przygotowani. Czy infrastruktura krytyczna jest broniona? Tutaj znowu by trzeba było wrócić do pewnej teorii, jakie sposoby zapewnienia obrony tej powietrznej się stosuje. Tak w skrócie, bo to tak można powiedzieć obrazowo, jest to obrona punktowa, tak? Czyli wtedy bronimy określonych punktów, no punktów umownie, bo to mogą być miasta, mogą być porty, mogą być zgrupowania wojsk. Albo może być obrona strefowa, czy tak zwana sektorowa, więc wtedy bronimy na przykład cały wschodni kierunek.
i wtedy się nie skupiamy na poszczególnych obiektach, tylko organizujemy tą obronę tak, aby przez tą strefę obrony nic się nie przedostało. Ona może być wielowarstwowa, tak? To jest inne pojęcie. W jednych strefach mogą działać wojska rakietowe, w innych lotnictwo, ale to tylko działa wówczas, kiedy prowadzimy działania wojenne. No teraz w większości wojsk, tak jak powiedziałem, poza tymi, którym została podniesiona gotowość bojowa, one stacjonują w tych miejscach stacjonowania, w których stacjonują w czasie pokoju. One mają wyznaczone z pewnością miejsca, gdzie mają stanąć i co bronić. I to jest realizowane w tym etapie narastania zagrożenia. Więc na dzisiaj z pewnością nie są bezpośrednio bronione wszystkie te obiekty infrastruktury krytycznej. Mówię o wszystkich, bo być może niektóre są. To też nie wiemy, bo to jest z pewnością też informacja niepowszechna do naszej wiedzy, do użycia. Te wojska też stosują takie jak gdyby okresowe miejsca dyżurowania, tak? bo przeciwnik prowadzi ciągle rozpoznanie radioelektroniczne, satelitarne i też no, zidentyfikowanie tych miejsc na stałe no, jak gdyby pozwoli mu na podjęcie odpowiednich działań. Więc tak to wygląda i teraz już zapomniałem co dalej. Jeżeli to było tak, jak rzeczywiście mamy przedstawione, że to Ukraina nam przekazała informację o tej rakiecie, że leci w naszym kierunku, z pewnością zostały uruchomione nasze te dyżurne środki radioelektroniczne. Ta rakieta została wykryta, bo taką informację też mamy. Zaraz bezpośrednio po zgłoszeniu przez Ukraińców takiej sytuacji z pewnością, aż tak powinno być, została podniesiona gotowość bojowa samolotów lotnictwa myśliwskiego. Ona polega na tym, że piloci zajmują miejsce w kabinach i czekają na sygnał, bądź nawet na uruchomionych silnikach na drodze startowej i wtedy ten czas skraca się do jednej minuty jak gdyby do startu, więc ten system mógł zadziałać. Tak? Jeżeli chodzi o lotnictwo, jeżeli chodzi o wojska rakietowe, nie, bo nie ma takich podstaw prawnych. Promień. Tak, bardzo łatwo jest obliczyć promień rakiety balistycznej, tak? Bo to wiemy. Tutaj jest rakieta napędzana silnikiem. I teraz jeżeli straciliśmy ją z radarów, to możemy założyć dwie sytuacje, że ona spadła mniej więcej w tym miejscu, albo że się obniżyła i leci dalej, tak? Więc straciliśmy ją z pola radiolokacyjnego. Więc w 100% tego nie zrobimy, no ale zakłada się zawsze, że tam, gdzie żeśmy stracili ją z pola widzenia, oczywiście określając jej parametry, czyli prędkość, wysokość lotu, możemy przypuszczalnie określić ten rejon, ale to są też setki kilometrów. Panie generale, jeszcze kto i kogo powinien powiadomić o tym zdarzeniu? System działa dwutorowo. Tak jak powiedziałem na początku, za obronę przestrzeni powietrznej naszego kraju odpowiedzialne jest Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego i do tego centrum spływają wszystkie informacje zarówno od Ukraińców, jak i z naszych środków radarowych. I ono podejmuje bezpośrednie działania, tak? W porozumieniu z nadrzędną instytucją tą natowską, jeżeli jest taka konieczność, no to działa. Natomiast jeżeli zdarzenie już miało miejsce, to są dwa rodzaje meldunków. Jest tak zwany meldunek dobowy i meldunek o sytuacji nadzwyczajnej. Więc zwierzchnikiem Centrum Operacji Powietrznej jest Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, do którego spływają z Centrum Operacji Powietrznej meldunki dobowe i powinny spływać meldunki o tych sytuacjach nadzwyczajnych, a taka sytuacja na pewno się kwalifikuje do takiego zdarzenia. To jest jeden kierunek tutaj u nas w Polsce. Równolegle Centrum Operacji Powietrznej składa takie meldunki do instytucji nadrzędnej, do tego KOK-u w UDEM, do struktur natowskich. Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych no, przekazuje te meldunki do przynajmniej do Sztabu Generalnego,
na szczeblu ministerstwa nie wiem, jak to jest rozwiązane. Kiedyś to funkcjonowało inaczej, była służba odpowiedzialna za takie rzeczy, a teraz chyba też jest, ale chyba tak nie do końca to działa. Więc tego w 100% nie odpowiem. Może tutaj pan minister lepiej się orientuje, jak to wygląda na samych szczytach. Natomiast jeszcze jest druga linia powiadamiania i ona jest z reguły opisana już w dokumentach wewnętrznych, że o takich zdarzeniach dowódca podległy dowódca informuje swojego przełożonego również osobiście o tych zdarzeniach szczególnych, więc prawdopodobnie dowódca Centrum Operacji Powietrznej powiadomił dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych osobiście o takim zdarzeniu, a dowódca operacyjny powiadomił szefa sztabu generalnego również o takim zdarzeniu. Czyli z tego wniosek, że bardzo łatwo jest sprawdzić, jeżeli oczywiście przyjdzie taki czas. Kto kogo powiadomił, ewentualnie gdzie ten łańcuszek powiadomień został przerwany i kto kogo nie powiadomił, albo kto kłamie. Różne rzeczy giną. To jest wszystko ewidencjonowane. To ma formę, tego rodzaju meldunki mają formę papierową i elektroniczną. Czyli dowiemy się, czy wcześniej, czy później się dowiemy. Proszę Państwa, ponieważ czas biegnie nieubłaganie, dwa krótkie pytania, trzy jeszcze krótsze pytania. Poseł Cyrański, Poncyliusz i poseł Grabarczyk. Panie generale, ja mam takie pytanie. Jaką mamy pewność, że Rosjanie wystrzelili nam tylko jedną rakietę, a nie na przykład dwie, której drugiej żeśmy nie znaleźli? I mając na uwadze dzisiaj na przykład działania hybrydowe i sprawdzające gotowość zarządzania polską armią, czy nie było to na przykład ostrzeżenie, że wyślemy wam trzy rakiety, których nie znajdziecie i was bardziej skompromitujemy, czyli pewnego rodzaju paraliżowanie dowództwa zarządzającego armią? To jest takie prowokujące pytanie, bo ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ja tylko wiem na pewno, że tak, Rosjanie rzeczywiście stosują taki manewr, że wysyłają te rakiety nieuzbrojone. Prawdopodobnie z tego powodu, że są to rakiety uszkodzone po resursie i sami Rosjanie nie mają pewności do tego, co ta rakieta zrobi po odpaleniu samolotu i może spać również dobrze na Kijów, na Mińsk czy na Moskwę, więc ich nie uzbrajają. I to jest, moim zdaniem, to jest powód. A że stosują taki manewr, że odpalają te rakiety manewrujące, mówimy o rakietach manewrujących, znad Białorusi w kierunku południowym wzdłuż naszej granicy, najpierw białoruskiej, a później ukraińsko-polskiej i dopiero gdzieś na wysokości już Ukrainy one obierają odpowiedni kierunek na odpowiedni cel. Jeżeli taka rakieta rzeczywiście jest niesprawna z jakichś powodów, to ona rzeczywiście może polecieć tam, gdzie chce i być prawdopodobnie tak było. Natomiast to, co pan powiedział wcześniej, no to jest też jedna z opcji, natomiast no, nie jesteśmy tego w stanie, przynajmniej ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. A czy mamy pewność, czy była jedna, czy dwie, to ja takiej pewności nie mam, ale proszę zwrócić tutaj, dzisiaj chyba nie było o tym mowy, a może przegapiłem. Pierwsza oficjalna wypowiedź pana generała Piotrowskiego po znalezieniu rakiety. Co on powiedział? On powiedział, że rozpatrujemy kilka scenariuszy. Najbardziej prawdopodobnym jest ten. Co to oznacza? Że takich rzeczy było więcej. Paweł Poncyliusz. Po pierwsze chciałbym jednak skomentować te wczorajsze wydarzenia i ten incydent z ministrem Błaszczakiem na Komisji Obrony Narodowej, bo ja mam takie poczucie, że pan minister Błaszczak generalnie boi się kontaktu z Komisją Obrony Narodowej. Jeśli przypomnimy sobie, ile razy osobiście Mariusz Błaszczak był obecny na Komisji Obrony Narodowej w czasie tej kadencji, to może raz i wczoraj po raz drugi. I mam poczucie, że dlaczego tak rzadko i dlaczego ucieka. Dlatego, że moim zdaniem boi się konfrontacji merytorycznej z posłami Komisji Obrony, którzy moim zdaniem dużo bardziej przewyższają kompetencją niż to, co dzisiaj reprezentuje sobą minister Błaszczak. To jest powód, dla którego on sam nie chce stanąć oko w oko z posłami Komisji Obrony. A teraz, panie generale, pytania dwa. Pierwsze pytanie jest takie, o czym mówił pan minister Siewiera,
że tak naprawdę my dzisiaj nie mamy żadnych instrukcji określających, kiedy przerwać poszukiwania, w jakich okolicznościach je wznowić, co w ogóle, jak postępować, jeśli taki pocisk trafi na teren Polski. I druga rzecz to jest kwestia, czy takie instrukcje pana zdaniem powinny się znaleźć w wojskowych regulaminach, żeby reagować na kolejne takie zdarzenia, jakby nie oglądać się na sojuszników, no bo to my dzisiaj jesteśmy tą wschodnią flanką i my jesteśmy jako Polska najbardziej zagrożeni, no mniej Niemcy, mniej Francuzi. I trzecia rzecz, druga rzecz, o którą chciałem zapytać, to co panu wiadomo o tym, jakimi typami rakiet na Ukrainie dzisiaj można strącać właśnie takie rakiety manewrujące. Czy prawdą jest, że tylko tak naprawdę zestawy OSA są w stanie skutecznie podołać takim rakietom manewrującym jak H-55? To tak zaczynając od końca, to jest nieprawda. Tak? Ukraińcy dysponują wieloma systemami rakietowymi i rakiety manewrujące to już przeżytek. To jest starej generacji rakieta i to można naprawdę skutecznie oddziaływać na tego typu rakiety, o jakich mówimy, tak? Bo nie wiem, może Rosjanie mają jakąś nową generację, o której nie wiemy, ale raczej nie. To praktycznie każdy zestaw rakietowy, czy lufowy nawet, tak, jest zdolny do strącenia celu lecącego, jeżeli się go wykryje, tak? Lecącego z prędkością około 700 km na godzinę i tutaj to jest nieprawda, że tylko OSA. Natomiast co do instrukcji, no ja mam nadzieję, że po znalezieniu tej rakiety taka instrukcja już powstała, bo to jest kwestia godzin, tak, kiedy taka instrukcja może powstać i to jest wewnętrzna sprawa Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj też nie ma co Ameryki odkrywać, bo takie instrukcje, to żeśmy już wspomnieli, Służba Bezpieczeństwa Lotów posiada i tylko wystarczy je skopiować i zaadoptować do sytuacji tego konfliktu zbrojnego, że potencjalnego konfliktu, że mogą być to obiekty nie nasze, tak, tylko obce i uzbrojone. Znaczy w tych instrukcjach BL-owskich też są mowa o obiektach uzbrojonych, bo oczywiście nasz samolot też może ulec awarii, który jest uzbrojony i to się działa tak samo, więc nie widzę problemu i nie wiem, dlaczego czegoś takiego nie ma, jeżeli jeszcze nie ma. Pan poseł Grabarczyk. Dziękuję. Dwa krótkie pytania. We wtorek wracaliśmy jako członkowie klubu z Olsztyna i policja przekierowywała nas z drogi ekspresowej S7, ponieważ w okolicy Nidzicy spadło coś i trwały poszukiwania resztek tego czegoś. Tyle wie opinia publiczna. Jak wytłumaczyć, że po 16 grudnia, kiedy jest pewne, bo były działania operacyjne, zostały poderwane samoloty, nie trwało poszukiwanie tego, co wleciało w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej? Jak to wytłumaczyć, że dopiero przypadkowo zostały odkryte resztki tej rakiety? To pierwsze pytanie. A drugie, jak to się mogło stać, że w sprawozdaniu operacyjnym za dzień 16 grudnia nie znalazła się informacja o naruszeniu przestrzeni powietrznej? Dziękuję. To też rozpoczynając od końca, my te informacje mamy przekazane tylko ustnie, nie widzieliśmy tego meldunku. Poza tym taki meldunek, ten dobowy, jak gdyby składa się w określonych godzinach, więc być może meldunek, o którym mówimy, dotyczył poprzedniej doby, a ona spłynęła w dniu 16, tak? Więc w dniu 17 powinno się pokazać dopiero to, co się wydarzyło 16. Więc trzeba by zapytać, dopytać się, tak, czy 17 była ta informacja. Ale tak jak powiedziałem, o takich zdarzeniach się melduje jak gdyby dwutorowo, bo jest to wydarzenie. Dziękuję, wykorzystamy to przy kolejnym spotkaniu z ministrem Błaszczakiem. Tak, a odnośnie przerwania poszukiwań, to wydaje mi się, że tutaj odpowiedź padła na początku w czasie prezentacji. Jestem przekonany, że była to decyzja polityczna. Jesteśmy bezpieczni, nikt nie wie. Może się znajdzie, może nie.
Dziękuję bardzo. Chciałam prosić pana ministra Czesława Mroczka o podsumowanie, ale ponieważ pan minister Siemoniak został przywołany przez pana generała do odpowiedzi proceduralnych, to poproszę najpierw pana ministra Siemoniaka. Dziękuję, to ważna sprawa. Mogę powiedzieć, jak byłem powiadamiany o ważnych zdarzeniach jako minister obrony narodowej dwutorowo. Telefonicznie przez szefa sztabu generalnego, bez względu na porę dnia i nocy. I jeżeli była istotna sprawa w meldunku pisemnym, szef centrum operacyjnego, wcześniej sekretariatu ministra, bo ta struktura zmienia swoją nazwę, przychodził z dokumentem, przerywając spotkania. Wiadomo było, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja sobie nie wyobrażam tego, że taka informacja nie dociera do ministra obrony narodowej. Jeżeli nie dociera, to jest to jeszcze gorzej niż dociera, a on z tym nic przez miesiące nie robi. To jest po prostu niewyobrażalna sprawa, że o tak masywnym zdarzeniu informacja dociera do ministra, on nic nie robi lub nie dociera. Także tutaj nie dziwię się, że minister Błaszczak ucieka, bo po prostu jest w pułapce. Każde rozwiązanie jest dla niego złe i on wczoraj nawet nie miał żadnej prezentacji, żadnego materiału ze sobą. Miał karteczkę, żeby od razu uciec. No bo tylko, że wcześniej czy później prokuratura, parlamentarzyści, Najwyższa Izba Kontroli stwierdzi. I jeżeli generał Andrzejczak mówi, że powiadomił przełożonych, nie wyobrażam sobie, że tego nie zrobił. To jest taka rutyna, o jakiej mówi generał Reichel. Gdy ja otrzymywałem tę informację, co robiłem? Informowałem prezydenta i premiera, w zależności od sprawy. Były sprawy takie, o których na przykład śmierć naszych żołnierzy w Afganistanie, natychmiast premier i prezydent o tym wiedzieli, bez względu na porę, a jak to były sprawy nie takiej wagi, no to w jakimś innym trybie ich informowałem. Natomiast no tutaj mamy do czynienia no, z kompletnym zatkaniem przepływu komunikacji w państwie. Prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie wiedział i premier, najważniejsza osoba w układzie władzy wykonawczej w Polsce, nie wiedziała. Pan minister Mroczek. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mamy do czynienia z niezwykle ważną kwestią dotyczącą naszego bezpieczeństwa, bo upadek rakiety w Przewodowie, a później uderzenie rosyjskiej rakiety w środek naszego terytorium pokazują słabość systemu obrony powietrznej, a w szczególności przeciwrakietowej. I w związku z tym dzisiaj powstaje podstawowe pytanie, na ile jesteśmy przygotowani do odpierania takich zagrożeń. I ta informacja musi być znana wszystkim parlamentarzystom, bo na podstawie tej informacji, jakie mamy słabości, można podjąć właściwe decyzje do tego, żeby w trybie bardzo pilnym wzmocnić naszą odporność w tym zakresie, zdolność do przeciwdziałania zagrożeniu rakietowemu. A że to zagrożenie rakietowe w związku z wojną na Ukrainie jest olbrzymie, to już wiemy po prostu. Zginęło przecież dwóch naszych obywateli. Ta słabość obrony przeciwrakietowej jest w wymiarze własnym. I tutaj odpowiedzialność osobistą ponosi minister Błaszczak, cały obóz rządowy, dlatego że zamiast 8 baterii Patriot świadomie w 2018 roku zakupili tylko wbrew, nie realizując planów rządowych, wbrew dokumentom rządowym, zamiast 8 baterii zakupili tylko 2. Dopytywaliśmy przecież później przez wiele lat, na jakim etapie jest procedura zakupienia pozostałych 6. To było bagatelizowane. Tej informacji nigdy nie otrzymaliśmy. To jest osobista odpowiedzialność ministra Błaszczaka. On podjął decyzję, że tylko 2 baterie, a nie 8. Druga sprawa jest jeszcze bardziej bulwersująca, bo świadomi własnych słabości rząd powinien zabiegać o wzmocnienie sojusznicze. Przed szczytem NATO nasz klub Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku, przed szczytem w Madrycie, wnioskowaliśmy do rządu polskiego, zgłosiliśmy szereg rekomendacji. Jedna z najważniejszych dotyczyła tego, by rząd polski wystąpił do sojuszników o wzmocnienie naszego systemu obrony przeciwrakietowej z uwagi na zagrożenie wojną na Ukrainie. Dokonaliśmy tego kilka miesięcy przed Przewodowem i przed upadkiem rakiety pod Bydgoszczą.
Kilka dni temu odbyło się zgromadzenie parlamentarne NATO. Nasza delegacja między innymi ja pytaliśmy o to, jak sojusz zamierza zareagować na te dwa wypadki stwierdzone w Polsce i przygotowywane są rozwiązania na szczyt najbliższy w Wilnie, które jak zrozumieliśmy będą wzorowane na natowskim programie Air Policing, czyli wzmacniania tych państw sojuszniczych, gdzie istnieje duże zagrożenie rakietowe, a które nie posiadają własnych zdolności, wystarczających własnych zdolności. Więc można było to zrobić wiele miesięcy temu. Druga słabość, proszę państwa, opisywana tutaj przez nas, to jest brak reakcji instytucji państwa, w szczególności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju na te zdarzenia. Jeżeli premier rządu i prezydent dowiadują się po czterech czy blisko pięciu miesiącach o tym, że na Polskę spadają rakiety, to jak oni mają podejmować właściwe decyzje dotyczące zakupów, wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, jeżeli w ogóle oni żyją bez świadomości zagrożeń, które dotykają naszej ojczyzny. To jest sytuacja, proszę państwa, kompromitująca, z którą nie mieliśmy do czynienia chyba nigdy, żeby osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo chodziły jak dzieci we mgle po prostu, bez świadomości w ogóle tego, co się dzieje. No i w tej sprawie rola ministra obrony narodowej. Najprawdopodobniej jest tak, że oczywiście wiedział i nie podjął działań, chociaż druga wersja, że dowiedział się też blisko pięć miesięcy po tym zdarzeniu, nie wiem, czy jest nawet jeszcze nie gorsza, ale faktem jest to, że osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo naszego kraju, żyją w nieświadomości zagrożeń, w którym nasz kraj się znalazł. I to jest druga niesamowita, kolejna niesamowita słabość. Minister Błaszczak od momentu, kiedy już jest pytany przez opinię publiczną o jego zachowanie, odpowiedzialność, reakcję w tej sprawie, wywołał trzeci kryzys, mianowicie uciekając od własnej odpowiedzialności, przerzuca tę odpowiedzialność na najwyższych dowódców, wywołując kolejny kryzys ministra obrony z wojskiem, a poprzez wczorajsze zachowanie wszedł też w konflikt z parlamentem. Trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś buntem ministra Błaszczaka. Dlatego, że on wczoraj, odmawiając na polecenie zresztą prezydium Sejmu, nie tylko marszałka Sejmu, bo to prezydium Sejmu skierowało tę sprawę dotyczącą rozpatrzenia informacji o tych zdarzeniach do Komisji Obrony i do Komisji Służb Specjalnych, odmawiając wczoraj przekazania informacji, odmówił wykonania swojego podstawowego obowiązku wynikającego z konstytucji. W związku z tym minister Błaszczak wczoraj sprzeniewierzył się w ogóle ślubowaniu ministerialnemu, które ślubowanie brzmi, że każdy minister obejmując swoją rolę ślubuje, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej. On wczoraj złamał to postanowienie, jest w jakimś buncie, jego pozycja w tej chwili zależy tylko od prezesa Kaczyńskiego. Razem z prezesem Kaczyńskim ponoszą odpowiedzialność za to, za wszystkie te trzy słabości. I pytań, proszę państwa, jest wiele. One były zgłaszane przez nas, jest cała lista pytań. Natomiast dzisiaj kwestią najważniejszą jest to, czy jest w obozie rządowym chociaż jedna osoba, która rozumie powagę sytuacji, zagrożenia dla naszego kraju i czy jest zdolna do wzięcia odpowiedzialności za tą sprawę. To znaczy, żeby wyjść, powiedzieć, co się wydarzyło, w jakim stanie jest nasz system obrony i co zamierza zrobić, żeby go w trybie pilnym wzmocnić. Czy w tym rządzie i w całym tym obozie rządowym jest jedna osoba, która rozumie, co się dzieje z punktu widzenia niebezpieczeństwa dla naszego kraju i czy udźwignie ciężar odpowiedzialności? Dziękuję bardzo za obecność, dziękuję panie generale. Wyłowiłam sobie z tego takie trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy brać pod uwagę, że tych incydentów było więcej i po prostu my o nich jeszcze nie wiemy. Po drugie, pan generał potwierdza to, co my też tak naprawdę wiemy, czyli jeżeli chodzi o różne systemy, które powinny nas chronić, to mamy mieć,
A poza tym mamy rozwiązania na czas pokoju i mamy rozwiązania na czas wojny, ale PiS przez ponad rok nie zauważył, że jesteśmy krajem przyfrontowym. I dopiero w tej chwili nadrabiamy ten czas. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję panu generałowi. Ja chciałem jeszcze podziękować w imieniu, mam nadzieję, nas.